Targi ekonomii społecznej odbywają się dziś w Augustowie. W centrum miasta są stoiska z rękodziełem i lokalnymi wyrobami, a na scenie można zobaczyć muzyków i sportowców. To kolejne takie wydarzenie. Poprzednie miały miejsce w Sejnach i Sokółce. Targi służą promocji ekonomii społecznej, czyli biznesu nastawionego nie tyle na zysk, co na rozwój i aktywizację zawodową jego członków. Taką formę działalności prowadzą m.in. stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne. Podczas targów można poznać ich ofertę. Nad całością czuwa Anna Maria Kolenkiewicz, kierownik ośrodka wspierania ekonomii społecznej w Agencji Rozwoju Regionalnego RSSA w Suwałkach, które zorganizowało targi. Tym razem w Augustowie zebraliśmy się dzisiaj tutaj znowu, żeby promować ekonomię społeczną, propagować jej ideę, żeby prezentować spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, ich dorobek, po to, żeby pokazać ludziom, co się robi, jakie są tego efekty dla samych organizacji, a także dla społeczeństwa.